Witam Państwa serdecznie na naszym spotkaniu. Dzisiaj chciałbym rozpocząć cykl, który będzie w sumie dotyczył głównie spraw związanych z problematyką wychowawczą. Ponieważ wychowanie jest jednym z, no, z najważniejszych zadań, jakie stoją przed rodziną, w związku z tym wypada się tym tematem zająć. Na początek oczywiście wprowadzenie, które będzie wiązało się z tym, żebyśmy sobie ustalili, o jakim wychowaniu chcemy mówić. Mam przed sobą kartę praw rodziny, która w piątym punkcie bardzo wyraźnie podkreśla wagę i znaczenie rodziny w wychowaniu. I może ten fragment króciutki Państwu zacytuję. Rodzice, to jest artykuł 5, rodzice, ponieważ dali życie dzieciom, mają pierwotne, niezbywalne prawo i pierwszeństwo do wychowania potomstwa i dlatego muszą być uznani za pierwszych i głównych jego wychowawców. Proszę Państwa, Karta Praw Rodziny została przyjęta, właściwie zaproponowana najpierw w adhortacji Jana Pawła II, w adhortacji o zadaniach rodziny w świecie współczesnym. Adhortacja jest datowana z 83 roku ubiegłego wieku, ale ona również, ta Karta Praw Rodziny, została zatwierdzona przez Organizację Narodów Zjednoczonych i w związku z tym jest dokumentem, który jest powszechnym dokumentem, nie tylko kościelnym. Więc zacznijmy może od tego, co to znaczy wychowywać. Jeżeli mówimy o wychowaniu, to właściwie trzeba określić dwie zasadnicze sprawy. Na samym początku trzeba określić cel wychowania, czyli w jakim kierunku zmierzamy i środki, które służą do realizacji tego celu. Jedno i drugie jest niezbędne, dlatego że cel określa nam właściwie pewną wizję człowieka, którego chcemy ukształtować. Natomiast środki mówią o tym, jakie do tego celu wykorzystamy narzędzia, pomoce, działania. Oczywiście są prądy w dziedzinie wychowania, które negują te dwie rzeczy. Natomiast jeżeli mówimy o sensownym wychowaniu i wychowaniu, które jednoznacznie również kojarzymy przecież z naszymi zadaniami jako rodziców, jako rodzice, to nie można tych dwóch elementów pominąć. Te inne prądy często noszą nazwę takich działań antypedagogicznych. Niektórzy mówią, że życie same go wychowa, że natura sama zadziała, albo niech to zrobi szkoła, klub, jakieś towarzystwo, być może ulica. Abstrahujemy od takiego pojęcia wychowania. Mówimy o kształtowaniu człowieka, mówimy, że chcemy ukształtować dobrego człowieka. W związku z tym też w takim chrześcijańskim rozumieniu naszego celu wychowania można powiedzieć, że dalekosiężnie widzimy zbawienie każdego człowieka. Zatem musimy widzieć, żeby tak działać, aby ten człowiek rzeczywiście mógł osiągnąć to, co jest szczytem naszego życia chrześcijańskiego i że po śmierci znaleźć się tam, gdzie rzeczywiście dla nas przygotowane jest miejsce. Teraz podejmując ten trud wychowawczy, trzeba przyjąć pewne reguły tego wychowania i jedną z zasadniczych reguł to jest uznanie godności osoby. Wielkim propagatorem, można powiedzieć, ciągle podkreślającym ten fakt godności osoby był Jan Paweł II, święty Jan Paweł II. Chodzi o to, że w procesie wychowania również musimy zachować i dbać o godność każdego człowieka. To dotyczy nie tylko rodziców, wychowawców, dotyczy to również dzieci. Wielki pedagog Janusz Korczak kiedyś powiedział, że dziecko to też człowiek, tyle że mały. I chodzi o to, że również dziecku
należy się pełna godność. W tym procesie wychowania musimy tą godność respektować. Wśród wszystkich członków, tak jak my oczekujemy właściwego odnoszenia się do rodziców ze strony dziecka, tak samo i rodzice w stosunku do dziecka też muszą pamiętać o zachowaniu tej podstawowej reguły godności. Druga sprawa fundamentalna to jest problem tego, co kształtujemy, jakie elementy, jakie dziedziny życia człowieka podlegają temu wychowaniu, czy inaczej mówiąc kształtowaniu. Mówimy o kształtowaniu w osobowości. Święty Jan Paweł II używał raczej pojęcia osoby. Kształtujemy osobę, czyli kogoś, kto ma zarówno tą cielesną powłokę i działa jak konkretny człowiek, ale również ma bogate życie wewnętrzne, duchowe. Dlatego mówi się często, iż wychowanie musi mieć charakter integralny, czyli taki, w której widzimy zawsze całego człowieka. I tu kilka słów o tej integralności wychowania. Można powiedzieć, że podchodząc do problematyki wychowawczej, musimy widzieć wiele aspektów właśnie tego konkretnego człowieka. Jednym z nich jest na pewno aspekt biologiczny. Konkretny człowiek, konkretna dziewczyna, konkretny chłopak, mężczyzna, kobieta. Zatem jest to ten pierwszy aspekt, o którym trzeba pamiętać, w jaki sposób jak gdyby realizujemy ten element. No, bardzo prosty. Przede wszystkim musimy dostarczyć człowiekowi, młodemu człowiekowi wiedzy na temat jego życia biologicznego, praw biologicznych, jakie funkcjonują. Ale oczywiście w tym wszystkim, działając do prawidłowego rozwoju tego fizycznego człowieka, musimy również brać pod uwagę jego ograniczenia, a również jego predyspozycje. Oczywiście nie możemy tylko i wyłącznie stawiać na biologię. Sama biologia nie decyduje o tym, kim jest człowiek. Natomiast ważne jest, żeby pamiętać o tym rozwoju. Dlatego w szkole są zajęcia z wychowania fizycznego. Ruch dla młodego człowieka jest niezwykle ważną rzeczą. To jest właśnie to, co dotyczy tego rozwoju fizycznego, tej warstwy biologicznej. Drugą taką warstwą, niezmiernie ważną, to jest problem emocjonalności i intelektu. Każdy z nas na swój sposób przeżywa różne zdarzenia, jakie w życiu go spotykają. Jedne bardziej oddziaływują na jednego człowieka, inne na innego. Każdy ma swój własny sposób odbierania tych wrażeń. I dlatego też ten rozwój emocji jest niezwykle istotny. Emocjonalność wymaga pewnego kierowania nią. Nie możemy pozostawić jej zupełnie swobodnie, dlatego że wówczas będziemy reagowali emocjonalnie w sytuacji, w której no, nie będzie to właściwe, a w wielu przypadkach może spowodować nawet problemy nie tylko nasze, ale i innych ludzi. Dlatego konieczność jest kierowania tymi emocjami, konieczność opanowania tych emocji. Z tym wiąże się też jednoznacznie rozwój intelektualny, o którym zwykle rodzice pamiętają. Często może nie zawsze biorąc pod uwagę to, co rzeczywiście dla danego dziecka jest ważne i co jest związane z jego predyspozycjami, a nie tylko z tym, czego rodzice by chcieli oczekiwać. Ważne jest też, że jeżeli emocje nie zostaną poddane kontroli, to one mogą prowadzić wręcz do samozniszczenia człowieka, jeżeli nie pokierujemy tymi emocjami. Dlatego ten aspekt emocjonalny jest bardzo istotny. Trzeci taki aspekt w tym wychowaniu integralnym to jest aspekt społeczny. Człowiek jest istotą społeczną, tak bardzo odczuwamy ten brak tego kontaktu społecznego w tym okresie właśnie pandemii, ale to przede wszystkim wiąże się z tym, iż
naturalny sposób człowiek otwiera się na drugiego człowieka. Chodzi o to, żeby to było otwarcie na dobro drugiego człowieka, a nie na jego zniszczenie. Czyli znów w tym działaniu wychowawczym konieczne jest ukierunkowanie na dobro drugiego człowieka. Jeśli tego nie ma, jeśli brak tego, no to oczywiście rodzice starają się w jakiś sposób wykształcić u dziecka taką postawę otwartości na drugiego, pomocy, gotowości zwrócenia uwagi, czy w wielu przypadkach wręcz włączenia się w działania, które służą drugiemu człowiekowi. Jeśli ten aspekt społeczny, w takim szerokim sensie narodowy, zostanie przewartościowany, kiedy się okaże, że ważniejszy będzie nacja, naród od konkretnego człowieka, no to oczywiście jest to poważne zagrożenie. To jest nic innego jak wówczas prosta droga do nacjonalizmu, do totalitaryzmu i takie tragedie, szczególnie ubiegłego wieku, pod koniec ubiegłego wieku znamy, gdzie rzeczywiście drugi człowiek był nieważny, a w wielu przypadkach ginął dlatego, że nie należał do danej nacji, nie należał do danego narodu. No i jeszcze jeden element duchowo-religijny. Człowiek to coś więcej niż ciało. To wszyscy wiedzą. Na to nie trzeba dowodów. W wielu przypadkach takich nawet skrajnych, materialistycznych wypowiedzi jednak zawsze podkreśla się, że ciało to nie wszystko. Materialiści nie negują istnienia życia duchowego, tyle że nie bardzo mają je gdzie umieścić i nie bardzo wiedzą, co z tym zrobić. Natomiast żaden szanujący się materialista nie będzie negował przeżyć duchowych człowieka. Patrząc na to z punktu widzenia wiary, my wiemy, co wiąże się z naszymi przeżyciami duchowymi, a ściślej mówiąc duchowymi, duchowo-religijnymi. Dla nas, jako ludzi wierzących, jest ciągle to wymaganie, które postawił nam nasz Zbawiciel, a które jest zawarte właściwie i które zostało właściwie przypomniane przez Niego, bo ono już było w Starym Testamencie, jako prawo miłości bliźniego. To jest niezwykle ważna sprawa. Oczywiście można by tu rozwinąć jeszcze ten temat i powiedzieć, że żeby dobrze kochać bliźniego, to trzeba również zaakceptować i pokochać siebie. Dlatego też to sformułowanie w przykazaniu miłości jest: kochaj bliźniego jak siebie samego. Nieżyjący już wspaniały pedagog, ojciec Karol Meissner, benedyktyn, zawsze mawiał, że warunkiem tego, żebyśmy mogli pokochać bliźniego, jest to, żebyśmy przede wszystkim zaakceptowali i pokochali siebie. Tu nie chodzi o egoizm, chodzi tylko o pewną zasadę przyjęcia tego, czym nas Pan Bóg obdarzył. Wszystkie nasze dary, uwzględnienie ich, a nie negowanie. Przyjęcie, a nie odrzucenie. To jest to, co daje nam właśnie taką szansę na realizację tego przykazania miłości. Oczywiście znów może być przegięcie w tej części i zdarza się czasami, że to przewartościowanie tego elementu może spowodować jakieś wynaturzenia. To jest już bliska droga do fanatyzmu, bliska droga do sekt. Czyli podkreślając te cztery główne elementy związane z wychowaniem integralnym, czyli ten aspekt biologiczny, emocjonalny, intelektualny, społeczny i duchowo-religijny, to wszystko składa się na całą bogatą, niezwykle bogatą i indywidualną, bo każdy z nas jest inny, indywidualną naturę osoby ludzkiej. I stąd też to sformułowanie, że rodzice są pierwszymi, niezastępowalnymi wychowawcami, jest niezwykle ważne. Jest to dla nas rodziców zadanie, które w wielu przypadkach naprawdę
nie jest proste i wymaga wielkiego wysiłku, ale przede wszystkim uwzględnienia tych podstawowych faktów, że mówimy o wychowaniu, czyli takim odniesieniu, w którym ważną rzeczą jest cel tego wychowania i środki, jakie podejmujemy, i że bierzemy pod uwagę zawsze wychowanie, które odnosi się do osoby, która jest zawsze istotą fizyczno-duchową. I te wszystkie elementy, które składają się na osobę, wymagają z naszej strony wysiłku. Myślę, że na koniec warto sobie uświadomić to, co wszyscy rodzice w momencie zawarcia sakramentu małżeństwa przyrzekali właśnie w kwestii wychowania. Jest tam takie sformułowanie w przysiędze małżeńskiej: przyjmę i po katolicku wychowam potomstwo, którym Bóg nas obdarzy. To jest zdanie, które wszyscy rodzice wypowiadali w momencie zawarcia sakramentu małżeństwa. Szczęść Boże Państwu.